Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś poniedziałek, kolejny dzień, pierwszy dzień pracy i wielu zadań w tym tygodniu. Pewnie z różnym nastawieniem rozpoczynamy ten tydzień, ale myślę, że wielu z nas ma już przed swoimi oczami święta Bożego Narodzenia, które przecież już za parę dni. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym, żebyśmy skonfrontowali swoje serce z dzisiejszym fragmentem Słowa Bożego, a jest ono niesamowite i w niezwykły sposób pokazuje nam działanie Pana Boga. Posłuchajcie, z Biblią na co dzień tak jest napisane. U proroka Izajasza w rozdziale 29, w 13 wierszu czytamy: Ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest dalekie ode mnie. I z pierwszego listu Jana, z 3 rozdziału, 18 wiersz: Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Trzeba przyznać, że wsłuchując się w słowa proroka Izajasza, możemy zobaczyć Pana Boga jako tego, który w doskonały sposób diagnozuje człowieka, ponieważ zna go i widzi nie tylko to, co na zewnątrz, ale przede wszystkim potrafi zajrzeć w głąb, tam, gdzie nie dociera ludzkie oko, tam, gdzie nawet wielu nie jest w stanie się domyśleć, o co komuś może chodzić. Bóg mówi: z pozoru żyjecie jak wierzący. Ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami. Wyznaje, mówi, że wierzy w Pana Boga. Mówi, że świętuje. Mówi, że przeżywa Bożą bliskość, ale serce jego jest gdzieś daleko. Warto zastanowić się nad tym, gdzie jest moje serce. Czy jeśli mówię, że wierzę w Pana Boga, to faktycznie oddaję Mu swoje serce, swoje życie i w pełni ufam? A może jest zupełnie inaczej? Wielu z nas cieszy się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Na co tak naprawdę się cieszymy? Czy na blask choinki? Czy na zapach potraw na wigilijnym stole? Czy na spotkanie z najbliższymi? Czy może jeszcze na coś, co będzie dane nam przeżywać? To prawda, te wszystkie symbole, tradycje są piękne i mogą nam w piękny sposób przybliżać prawdę o Bogu, ale jeżeli nam przysłaniają, to chyba stajemy się właśnie takimi ludźmi, którzy czczą Boga na pokaz. Ustami wyznają, wargami wyznają. A serce? Gdzie jest twoje serce? Czy jest blisko Pana Boga? Czy twoje serce i twoje myśli związane z tym, co już za chwilę będziemy przeżywali, są blisko tego, który przyszedł na świat? Nie bez przyczyny Jan wzywa nas i mówi: miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Można wypowiedzieć wiele wspaniałych słów na temat miłości. Można pisać wiersze, poematy, piosenki na temat miłości, ale jeśli nie żyjemy miłością, jeśli nie ma w nas miłości, to są to tylko puste słowa. A można niewiele mówić, ale można robić, żyć, pokazywać, dać doświadczyć miłości, a dzięki temu również samemu doświadczać niezwykłości tego, czym jest miłość. Jacy jesteśmy? Czy żyjemy całym swoim sercem, pełnią życia dla Pana Boga? Czy może często jesteśmy tymi, którzy żyją na pokaz, tylko po to, aby być zauważonymi? Dzisiejsze słowa zachęcają nas do tego, żebyśmy sami spróbowali zajrzeć w głąb siebie. Może również do tego, byśmy prosili Pana Boga, by zbadał nas, zbadał nasze serca, nasze motywacje i jeśli są niewłaściwe, by je skorygował, by pokazał właściwą drogę dla naszego życia. Abyśmy nie zostali ocenieni tak, jak pisze to prorok Izajasz. By Pan Bóg nie powiedział o tobie: czcisz mnie ustami, czcisz mnie wargami, ale twoje serce jest gdzieś bardzo daleko. Pan Bóg chce nie tylko tego, co wypływa z nas na zewnątrz, ale chce, żebyśmy Go z głębi naszego serca pokochali i byśmy się Mu oddali. Niech taką motywacją na ten tydzień, tydzień świąteczny, tydzień wielki, wspaniały, tydzień, gdzie Bóg objawił się takim, jakim jest, przychodząc do człowieka, będą słowa: dzieci,
Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. To słowa niezwykłej zachęty, zachęty na cały ten tydzień. Niech Pan Bóg będzie z wami, niech wam pomaga właśnie w ten sposób przeżywać kolejne dni. By nie tylko językiem, nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem i prawdą oddawać Bogu cześć i chwałę. Spróbujcie tak przeżyć dzisiejszy dzień. Wiele Bożego błogosławieństwa, wszystkiego dobrego i zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia znowu.